Wrocławski Park Staromiejski, jak co roku 9 maja, zamienił się w europejskie miasteczko. A wszystko z okazji Dnia Europy, którego obchody organizowane są z okazji 67. rocznicy podpisania deklaracji Schumana. Co roku przygotowujemy takie obchody, które mają z jednej strony charakter celebracji, stąd muzyka, balony, chorągiewki, ale przede wszystkim mają mieć walor edukacyjny. Chcemy, żeby ono skłaniało do refleksji, zwłaszcza teraz, kiedy Unia stoi w takim dosyć, no powiedzmy, niełatwym momencie, bo jednak za nami Brexit, za nami 60 lat współpracy pomiędzy krajami członkowskimi i jest to zdecydowanie moment na to, żeby zastanowić się, co dalej Unio. Podczas pikniku na odwiedzających zarówno małych, jak i dużych czekało wiele atrakcji. Konkursy, warsztaty, gry, a także koncerty. Tutaj sobie nie sprawdzałem swoją wiedzę geograficzną. Muszę pokazać państwo, w którym byli, zaznaczyć je na mapie i też wskazać jego flagę. To są państwa Unii Europejskiej i właśnie te flagi też tutaj są do wyboru. Generalnie jest bardzo dobrze. Często nie muszę nawet czytać odpowiedzi, dlatego że po prostu dzieci i uczestnicy znają już te odpowiedzi wcześniej. Jedni oddawali się zabawom brytbałkańskiej muzyki, inni woleli pogłębiać swoją wiedzę o samej Unii Europejskiej i interesowali się kulturą poszczególnych państw członkowskich. Bawią się, najbardziej się bawią, jak się łapią za ręce i się tańczy tak w choro, kolo, sirtaki i tak dalej. To jest jeden i ten sam taniec, tylko wszędzie w Europie jest inaczej nazwany. Nie doczytałam się wszystkiego, ale myślę, że będąc tu przez jakiś czas wśród tych ciekawości, na pewno coś wybiorę dla siebie i będę po prostu mądrzejsza, bo niestety wiekowo też dużo wiem, ale niestety, jak się okazuje, to też człowiek całe życie się uczy. Impreza zorganizowana została przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.